Cześć, dzisiaj mija kolejny dzień od operacji. Powiem Wam szczerze, że zaczyna mnie troszkę to denerwować, ciągłe te badania, ponieważ ciągle wychodzą wyniki prawidłowe, a panie powtarzają te same badania, więc zaczynam się zastanawiać, czy one czasami nie uczą się diagnozowania psa na przypadku demona, nie wiem. Zobaczymy, jakie wyniki dzisiaj będą, jaka będzie morfologia z rozmazem, wszystkie te pierwiastki. Potem oczywiście ja skonsultuję te wyniki z kimś innym też, ponieważ tam jakby straciłam troszeczkę zaufanie. Nie wiem, czy to jest robione po prostu z sensem, z głową, czy jest to robione niepotrzebnie i niepotrzebnie jest pies męczony. Dlatego na razie się wstrzymuję z opinią i po prostu postanawiam czekać do wyników. Jeżeli chodzi o odwodnienie, tak jest możliwe, sprawdziłam, popytałam znajomych, ale nie powinnam się tym przejmować, ponieważ jest ono małe i wystarczy uzupełnić tutaj dietę demona o elektrolity. Ja mu po prostu kupiłam takie elektrolity jak dla dziecka, które dolewam do wody i widzę, że on chętnie te elektrolity pije. Myślę, że tutaj akurat z tym jest to nasz najmniejszy problem w tym momencie. Co do spadku wagi, myślę, że było to spowodowane algami, ale pani doktor doszukuje się już nawet chorób egzotycznych, ponieważ demon po ostatnim badaniu kału był w Warszawie. Dla pań to już jest egzotyka. Ja mówię, że tam nie chodziliśmy, tylko z samochodu, tak naprawdę tam kawałek po trawce i do lecznicy. Drugi pies też przecież tam chodził, a jakoś misia nie cierpi na jakąś egzotykę. Nie wiem, dla mnie egzotyka jest w Afryce, tak? Na przykład. Demon jest psem podróżującym, jeździ od małego. Jeździmy wszędzie, różne miejsca odwiedzamy. Ale no, inne psy też jeżdżą, tak? Też jeżdżą w te same miejsca, tam są tysiące psów, jakoś tylko demon egzotykę łapie. Nie wiem, zaczynam się poważnie zastanawiać, czy po prostu dalej tam chodzić. Zobaczymy. Teraz ja czekam na informację o tym, że są wyniki. I jadę szukać pasmanterii, ponieważ demon jest tu uwożony w macie zabezpieczającej tutaj, tapicerkę i tak dalej. Ale poszedł nam tam zamek, więc o, muszę szukać takiej właśnie długości zamka. Jest dosyć spory. Ponieważ nie wożę go w bagażniku, boję się jeździć z nim w bagażniku. Dlatego, że w zeszłym roku 4 razy walnięto mi w tył samochodu. 2 razy były to kobiety, 2 razy byli to panowie. Po prostu zagapili się. Jedna pani myślała, że na czerwonym przejadę i się nie zatrzymała. Druga pani na pustym parkingu przy łuczniczce. A parking jest olbrzymi, słuchajcie. I były tam tylko 2 samochody, gdzie mój stał tutaj. Jej stał 6 stanowisk dalej. I ona cofała sobie po łuku i wjechała w mój. Nie pytajcie, jak to się zdarzyło, nie wiem. Po prostu jeszcze chciałaby szczelnie uciec, tylko że ja jestem taka, że wiecie, zostawiłam wszystko w samochodzie, wybiegłam za nią, szarpnęłam za klamkę i prawie wyciągnęłam babę z samochodu, żeby spisać oświadczenie. Niech się cieszy, że policji nie wzywa, bo za próbę ucieczki to naprawdę powinnam ją bardziej przeczołgać. I następnym razem, jeżeli ktoś będzie próbował mi zrobić coś takiego, to tak zrobię. Raz też samochód przede mną ustępował pierwszeństwa na przejściu kobiecie. Ja się zatrzymałam, pan za mną nie. I raz też właśnie jak wjeżdżałam, oczywiście nie miałam pierwszeństwa, bo skręcałam. I pan też myślał, że nie ustąpię pierwszeństwa, przejadę, no i nie zatrzymał. A to były, wiecie, na dwójce jakie są prędkości, nie? No i właśnie dlatego tutaj nie popuszczę, muszę jechać właśnie naprawić matę. Także Was serdecznie pozdrawiam i słyszymy się już niedługo. Cześć!